Dagmara Moranowska. Dzień dobry i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A w prognozach na razie próżno nam szukać oznak zimy. Nad Polską kształtuje się rozległy niż oraz front atmosferyczny, który ściąga do kraju masę ciepłego i wilgotnego powietrza. Front atmosferyczny obecnie obejmuje północną i zachodnią część kraju i to właśnie tam dziś wieczorem zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu na wybrzeżu i na Mazurach. W drugiej części nocy cały czas pochmurno na północy, na zachodzie, jak i w centrum. Natomiast na wschodzie i na południu kraju pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od 3 do 4, 5 stopni na zachodzie kraju, od 0 do minus 1 stopnia na wschodzie i do minus 4 w górach. Jutro przed południem, podobnie jak w nocy, najwięcej chmur na północy i na zachodzie kraju, na wybrzeżu możliwe są przelotne opady deszczu. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale w godzinach popołudniowych wzrost zachmurzenia. Jutro ciepło na termometrach od 1 do 3 stopni w górach i do nawet 11 stopni na zachodzie kraju, jednak uczucie chłodu może potęgować silny wiatr z południa. Na Kujawach i na Pomorzu dziś wieczorem, jak i w pierwszej części nocy, przewaga chmur na niebie, ale synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Na termometrach od 3 do maksymalnie 4 stopni o poranku cały czas powieje dosyć silny południowy wiatr. Jutro przed południem, jak i po południu w regionie dominować będą chmury, ale co jakiś czas zza tych chmur wyjrzy do nas słońce. Na termometrach od 5 do nawet 7, 8, 9 stopni. Uczucie chłodu jednak może potęgować dosyć silny południowy wiatr. W czwartek zachmurzenie duże z przejaśnieniami, w nocy od 2 do 3 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 6 do 7 stopni powyżej zera. W piątek zachmurzenie umiarkowane, w godzinach popołudniowych małe. W nocy na termometrach od 0 do 1 stopnia, w ciągu dnia od 6 do 7 stopni. W sobotę wzrost zachmurzenia, w nocy na termometrach około 0 stopni, w ciągu dnia od 3 do maksymalnie 4-5 stopni. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.